Sponsorem programu jest Budmat, producent dachów modułowych, systemów rynnowych, profili i akcesoriów. Budmat. Żyj odważnie. Mieszkaj bezpiecznie. Na pewno kibiców interesuje to, jak Wisła Płock radzi sobie, czy jak funkcjonuje w sytuacji epidemii, w tej nowej sytuacji, która dotknęła cały świat, nie tylko świat sportu. Oczywiście Wisła Płock musi funkcjonować, spółka akcyjna Wisła Płock musi funkcjonować i funkcjonuje. Oczywiście robimy to w sytuacji zupełnie wyjątkowej, awaryjnej. Co się dzieje w klubie? No, praca, muszę powiedzieć, że wre, bo mamy gorący czas, mamy czas składania dokumentów licencyjnych, mamy czas badania sprawozdania finansowego, więc zarząd, główna księgowa pracuje bardzo, bardzo mocno nad tym, żeby te formalności, sprawy dokumentacyjne szybko i sprawnie przeprowadzić. Oczywiście kończy się sezon. My tak naprawdę na dzisiaj nie wiemy, czy ten sezon zakończył się już, czy jeszcze będzie trwał. Nie możemy też zasypiać gruszek w popiele i musimy oczywiście przygotowywać zespół na nowe rozgrywki. I tak też się dzieje. Prowadzimy rozmowy z piłkarzami, którym się kończą kontrakty. Większość z Was wie, komu się kończą umowy, jak ważni są dla nas niektórzy piłkarze, którzy w czerwcu będą wolnymi zawodnikami, więc te rozmowy bardzo intensywne trwają. Na dzisiaj nie ma żadnych efektów tych rozmów z tego względu, że wszyscy zastanawiamy się nad tym, jak ta sytuacja się rozwinie. Jak długo będziemy uwięzieni w domach, jak długo nie będziemy mogli rozgrywać meczów i jak w ogóle będzie wyglądał świat sportowy, świat piłkarski po zakończeniu epidemii. Także przed nami dużo, dużo pracy. W trakcie jesteśmy w zasadzie tej pracy. O, poza zawodnikami oczywiście kończą się umowy też członkom sztabu szkoleniowego. To są kolejne bardzo ważne rzeczy, które nas w tej chwili zajmują. Proszę być spokojnym. Wisła Płock pracuje. Wisła Płock cały czas funkcjonuje. Chcemy przygotować spółkę na to, żeby w miarę suchą stopą przejść ten kryzys, ten ogromny kryzys, który czeka cały świat gospodarki światowa, a także świat sportu. Wierzę, że razem z właścicielem i my jako zarząd, Rada Nadzorcza, tak przygotujemy spółkę, żeby doznać jak najmniej strat w tym trudnym okresie. Proszę trzymać za nas kciuki, proszę w tej chwili odpoczywać, nie wychodźcie z domu, starajcie się realizować wszystkie zalecenia, które są przekazywane, bo w tym trudnym czasie musimy być bardzo odpowiedzialni, musimy realizować to, co nam zalecają władze, dlatego żeby ten kryzys jak najmniej nas dotknął. Także zostańcie w domu, obserwujcie nasze social media, będziemy na bieżąco coś ciekawego dla Was przygotowywać. Bądźcie zdrowi, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Sponsorem programu jest Budmat, producent dachów modułowych, systemów rynnowych, profili i akcesoriów. Budmat. Żyj odważnie. Mieszkaj bezpiecznie.